Cześć wszystkim, pokój Wam. Jak widzicie, znajdujemy się na rynku Starego Miasta, czyli na bardzo ciekawym miejscu z punktu widzenia historycznego, ale chcemy Wam opowiedzieć może nie o samym rynku, co raczej o tym, co znajduje się tuż za mną, czyli o Syrence Warszawskiej. Ma ona w swoim ręku jeden miecz, w drugim tarczę i ona właśnie tutaj jest umiejscowiona na tym, moim zdaniem jest to piaskowiec, nie jestem akurat specjalistą, ale wygląda jak piaskowiec. Powiedzmy, jasno wskazać historycznie, jak to wszystko się kształtowało, dlaczego akurat Syrenka znalazła się w Warszawie i dlaczego to jest jeden z symboli i herbów zarazem Warszawy. Bo jeżeli popatrzymy historycznie, to w jednym z odcinków będę Wam chciał też króciutko powiedzieć, kim był Wars i Sava i dlaczego historia właśnie ich dwojga była bezpośrednio związana z tworzeniem pewnego też herbu. Sam herb Warszawy jako Syrenka to jest 1400 rok, już w pieczęciach herbowych włodarzy miejskich tutejszych znajdowała się rzeczywiście Syrenka. To wszystko ewoluowało, to bardzo ciekawe też w ogóle zobaczyć, jak to wszystko się zmieniało, jak te herbiarze, te pieczęcie ewoluowały łącznie z samym jakby wizerunkiem Syrenki. No ale ostatecznie ona przez całą historię Warszawy nam towarzyszyła i w 1855 roku Konstanty Hegel stwierdził, że w zasadzie w tym miejscu mogłaby się znaleźć ta postać, no i rzeczywiście stworzył posąg, w koku którego znajdował się też basen wodny z fontannami. To było związane też jakby z otworzeniem fontan, które były na Placu Teatralnym, a także wokół Zygmunta III Wazy, czyli tego pomnika. To też jakby tam to wszystko było pewną atrakcją wynikającą po prostu ze stworzeniem wodociągów i możliwością jakby technologicznego przeprowadzenia tego typu rozwiązania. Natomiast ta Syrenka rzeczywiście w tym miejscu sobie stała przez dłuższy czas, ale z czasem stwierdzono, że w zasadzie jak tutaj się wszystko też zmieniało, ta dzielnica też już uległa potem jakby, była coraz biedniejsza, coraz bardziej zrujnowana, więc pomyślano, że w zasadzie tą Syrenkę można byłoby przenieść do podmost Poniatowskiego i tam też się znalazła w magazynach. Natomiast drugą stworzono, to mam zamiar w ogóle oddzielny odcinek, jak będę na Powiślu stworzyć też, to też jakby całkiem ciekawe jest, bo historia samej Syrenki z Powiśla też jest nieco inna. Tam też był jakby nieco inny koncept, żeby stworzyć jakby ją, ten posąg stojący w wodzie, on miał być podświetlany, ale ostatecznie został odsłonięty, bo nastała druga wojna światowa i tuż przed, kiedy został przygotowany, to już nie było w ogóle tak by ani chęci, ani możliwości już do odsłaniania, więc formalnie tamten pomnik nie jest odsłonięty. Natomiast drugi, który znajdował się w magazynach, czyli tak jak mówiłem, pod mostem Poniatowskiego. Został potem przeniesiony na Solec, tam też stał trochę czasu. Natomiast w trakcie II wojny światowej te pomniki przez dłuższy czas nie były w ogóle zniszczone. Do 1944 roku tam też jakby ostatecznie one, na przykład pomnik na Solcu, no to on sobie rzeczywiście tam stał i przetrwał. Natomiast drugi, ten, który był przy samym Powiślu, no to on był przestrzelony 50 razy jakby, ale potem bracia Łopińscy, czyli ci sami, którzy Zygmunta III Wazy odtworzyli, tak samo rzeczywiście i tą kolumnę także, znaczy tą kolumnę, w sensie ten posąg także naprawili i postawili w tym samym miejscu, w którym obecnie stoi. Natomiast tę Syrenkę przeniesiono potem z Solca w latach 70. właśnie w to miejsce, w którym obecnie stoi, ale często była także, jak warto zauważyć, była niszczona już przez wandali tutaj po prostu i wyginali jej szable. Znaczy ona, błąd, najpierw na wieży marszałkowskiej, a potem przeniesiona została tutaj z uwagi właśnie na to, że była niszczona i chciano w tym miejscu także jakby zabezpieczyć ją przed niszczeniem. Niestety okazało się, że tak zarówno jak na wieży marszałkowskiej, tak tutaj też była niszczona, więc ostatecznie w 2008 roku wykonano dosłownie kopię tej Syrenki i w tych budynkach za mną, czyli w Muzeum Warszawy, jest umiejscowiony oryginał tej Syrenki, natomiast ta, która rzeczywiście tutaj stoi, to jest po prostu kopia, czyli dosłownie jakby
poprowadzić prostą linię wprost w te kamieniczki, no to dosłownie tam znajduje się oryginał, który wygląda jak kropka w kropkę w ten, więc tu jakby tutaj koncepcyjnie nie mamy żadnej jakby artystycznej utraty, jeżeli chodzi o to, jaka to jest wartość, bo rzeczywiście jakby oddaje całkowicie to, co było wcześniej, no ale został po prostu przeniesiony z uwagi na to, że był po prostu wandalizm. Dlatego jeżeli na przykład przychodzimy tutaj, w to miejsce, jeżeli chcemy na przykład posłuchać historii o syrence warszawskiej, no to bardzo warto jakby nie tylko zwrócić uwagę na to, jak fajny jest to posąg, jak tutaj jest pełno właśnie gołębi, tu pełno różnych, zawsze turystów jest, dlatego akurat teraz dobry moment złapałem, że nie ma ich jakby tutaj tak wielu, ale zawsze właśnie jest to miejsce bardzo popularne, bardzo dużo ludzie robią zdjęć wokół tego, tutaj jest właśnie też bardzo gwarno, tutaj są wokół restauracje, więc to wszystko żyje, więc jeżeli chcielibyśmy to zobaczyć, to sobie przyjdźmy właśnie tak jak teraz, popatrzmy na tą syrenkę, popatrzmy na ten, jak to się wszystko zmieniało, bo z czasem na przykład tak jak mamy historycznie zjednoczenie Starego i Nowego Miasta, czyli tych dwóch części w jedną Warszawę w 1791 roku, to jak konstytucja była, to wtedy też był pierwszy prezydent Warszawy, ale w Herbiarzu nadal była syrenka warszawska, nie tak jak, bo na początku było tak, że Stare Miasto, czyli ten teren obecny, to on rzeczywiście był uznawany właśnie, że Herbiarzem jest syrenka, a po drugiej stronie na Nowym Mieście to był Jednorożec i Panna. No ale to z czasem też ewoluowało, połączono i została teraz syrenka jako ten główny rozpoznawalny element naszego pięknego miasta, więc jeżeli chcesz tutaj przyjechać, to warto właśnie zobaczyć to wspaniałe miejsce i nacieszyć się, no tak jak teraz na przykład, siedząc sobie w słoneczku i w spokoju tutaj uradować się tym spokojem, ciszą miejsca. To jest bardzo fajne miejsce, więc przyjdźcie tutaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się w ogóle ten odcinek podobał, to go skomentujcie, polajkujcie, subskrybujcie mój kanał, jeżeli to Wam się podobało. Jeżeli nie, to też fajnie, to by fajnie było, jakbyście skomentowali, bo zawsze każdy feedback jest fajny, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pokój Wam.